dzisiaj będę Wam pokazywać stylizację Chanel, w stylu Chanel, w stylu kolekcji 2023-2024 na sezon zimowy. W tym celu polowałam od dłuższego czasu na ciuchy. W dodatku polowałam na te ciuchy i w sieciówkach, tak, dobrze słyszycie, jak na wyprzedażach i w lumpeksach. Byłam bardzo ciekawa, co mi się uda znaleźć, bo wiecie, styl Chanel jest bardzo specyficzny. Kojarzy się właśnie z luksusem, kojarzy się z tweedem. Bardzo specyficzny look jest to. I oglądając te wszystkie kolekcje, stworzyłam sobie taki obraz w głowie. Szukałam też konkretnej rzeczy, a mianowicie narzutki lub żakietu do mojej sukienki, tej, którą widzicie teraz na mnie. No i byłam bardzo ciekawa, gdzie szybciej coś znajdę, czy w sieciówkach, czy w lumpeksie i za jaką cenę. Także zobaczycie za chwilę relacje z sieciówek w Bonarce w Krakowie, w Galerii Bonarka, oraz z second handów, z dwóch second handów, ale będą ciuchy z większej ilości second handów, które ostatnio kupiłam. Także będzie haul lumpeksowy, będą stylizacje inspirowane stylem Chanel na ten rok w modnych trendach i zobaczycie też wyniki rozdania na 4 lata istnienia tego kanału na samym końcu filmu. Także zapraszam Was już na kanał Echo Kreatywna. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to Was bardzo zachęcam, bo myślę, że będzie warto. I też poproszę Was oczywiście o polubienie filmiku, który kosztuje mnóstwo pracy, która jest też dla mnie radością, ale jednak będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie wesprzecie w ten sposób. Lecimy, słuchajcie, już do relacji, a potem pokazuję Wam, co kupiłam i tak dalej. Cześć kochani, witam Was. Dzisiaj idę na zakupy do Bonarki, idę na wyprzedażę. Powiem Wam, że byłam ciekawa, dawno nie byłam na takiej wyprzedaży, co można takiego kupić, za jaką cenę i jak to można porównać do zakupów w second handzie. Cenowo powinno być w miarę porównywalnie, natomiast no, jak jakościowo, czy jest wybór na takich wyprzedażach jeszcze jakikolwiek. No i przede wszystkim, czy będą te rzeczy, których szukam. Wiecie co, ja chętnie kupię na przykład spodnie Palazzo super jakości, takie, które można wynosić cały sezon, w sensie od zimy do wiosny. Również spódnice w stylu Chanel, fajny kardigan z dobrym składem. Takie rzeczy jak najbardziej mnie interesują. Także lecimy zobaczyć, co tam jest. Straszna ilość ludzi. Nie dało się zaparkować dzisiaj dosłownie. No i dobra, kochani. Jesteśmy już w Zarze, no i pokazuję Wam tu trochę takich ogólnych, no, dużo sztucznego. Jeansy na wyprzedaży, trochę takich też z wiskozą. Sweterku tutaj był fajny w moim kolorze, takim jasnofioletowym właśnie, taki wiskozowy, ale bardzo krótki niestety sweterek. A tutaj pokazuję Wam też jakieś lepsze składowe rzeczy, na przykład całkiem fajny sweter, tylko taki bardzo rzadko tkany z alpaką. No i słuchajcie, marynarka, która kosztuje teraz na wyprzedaż 350 zł. Pokazuję Wam dlatego, że taką miałam prawie identyczną, słuchajcie, z H&M-u wcześniej. No i tutaj śliczny sweter, który Wam pokażę, prawie identyczny sweter w stylu z lumpeksu, który mam w sklepie. Fajne płaszczyki z wełną, w dużym stopniu nawet. Mi się jeden podobał bardzo kolorystycznie, właśnie ten dokładnie, za 300 przeceniony. No i teraz tutaj mierzę już rzeczy, które chciałam pod stylizację Chanel oraz do mojej sukienki tej tweedowej czarnej dobrać. Chciałam sobie znaleźć, słuchajcie, taki żakiet, marynarkę albo jakąś narzutkę, która będzie fajnie do tego wyglądać. No niestety tutaj sweter był ten pierwszy fajny, ale zbyt zwykły taki. Tutaj była taka też bardzo fajna ta tutaj marynara, ale tweedowa, ale wiecie co, jednak mimo niezłego składu za dużo srebra było w tej marynarce. Z bliska ona była taka cała błyszcząca, typowo właśnie już taka jakaś wyjściowa, a ja jednak chciałam coś takiego, co się też nada na co dzień. To znowu było dla mnie zbyt koszulowe. To jest taka jakby koszula, krótko koszula, też tweedowa ze złotymi guzikami i te guziki też trochę mnie denerwowało, że były zbyt takie tanio wyglądające. No i następna rzecz to jest moja ulubiona rzecz z Zary. Naprawdę fajna narzutka, też z dosyć dobrym składem, jak na Zarę, to naprawdę niezłym składem. Niestety cena na wyprzedaż była 300 zł, słuchajcie, no nie zdecydowałam się, mimo że
bardzo fajny miała krój, miała taką fajną podszewkę wiskozową, ładne guziki, nie właśnie, nie tandetne. I styl tej bluzy był praktycznie taki jak sukienki. Miała też takie jakby cienkie, cienką podszewkę wystającą lekko spod spodu, co mi się bardzo w tej sukience właśnie podoba. No jednak się nie zdecydowałam. Tutaj fajna tweedowa w takim stylu vintage koszula też. Bardziej była to krótko koszula niż jakaś marynarka. I jednak ten kolor mnie do końca nie przekonał. I mierzyłam też dwa fajne swetry. Tutaj był taki nowoczesny sweter z zamkiem 100% wełna. Bardzo ładny. Powiem Wam, że zaskakująco ładny i bardzo piękny sweter z 100% z wełny merino, więc przepiękny. No i finalnie w Zarze znalazłam świetną marynarkę. Powiem Wam, że przeceniona owszem, ale mimo wszystko 300 zł z niezłym składem. No i sweter 100% wełny merino. Przepiękny ten granatowy z guzikami. Trochę zbyt błyszczące jak dla mnie guziki, bo tak to pewnie bym się zdecydowała. Massimo Dutti, tutaj miałam duże nadzieje, jako chodzi o jakość i składy. Fajna bluza z wełny, naprawdę fajna, czarna, no ale nie szukałam bluzy ani koszuli, więc po prostu sobie pooglądałam, bo bardzo ciekawy miała materiał. Lubię takie trochę jakby z właśnie tej sparzonej wełny. Świetna marynarka, no zobaczcie oczywiście na cenę, 500 zł po wyprzedaży. Jest to jedwab z wiskozą, czyli ten materiał, który ja dość często znajduję, bo bardzo go lubię i zawsze zwracam uwagę na te welury. Tutaj też była dosyć fajna kurteczka, którą zaraz Wam przymierzę tam do lustra. Massimo Dutti właśnie też. Cena była podobna w sumie do tej kurtki w Zarze. Tamta mi się trochę bardziej podobała, bo była bardziej awangardowa. No nie, tutaj było powiedzmy o te 60 zł czy 70 zł drożej, ale fajna, ciekawa, naprawdę fajna. Natomiast taka trochę zwykła. Tamta była dla mnie ciekawsza. Do Teka Maxu to idę tak głównie popatrzeć, bo ja rzadko tam ciuchy kupuję, wiecie, to raz czy dwa razy może mi się zdarzyło, ale nie ma tam za dużego wyboru, jak chodzi o rozmiary i ciężko trochę się tam zorientować, co jest czym. Tutaj mi się dość podobał właśnie taki trochę szanelkowy sweter, nawet niezłe składy, ale nic mnie tak finalnie nie zainteresowało zbytnio, oglądałam jakieś kardigany. Głównie właśnie kardigany, sweterki pod tym kątem. Tutaj był dział z tą ekskluzywną odzieżą i tutaj mamy znowu z tej wiskozy z jedwabiem piękne spodnie, naprawdę w pięknym kolorze. No ale cena też była odpowiednia, tam chyba było 400 czy tak 400 zł przecenione z 1400 czy coś w tym rodzaju. Śliczne kolory tych materiałów, tu były też wełniane takie spodnie w jasno-różowym kolorze, fajne. No i też te ceny były wszystkie podobne. No i ostatni przystanek. Half Price to jest podobny przypadek u mnie jak właśnie z Teka Maxem. Nie nastawiam się tam na zakupy, tylko bardziej tak, a nuż coś się takiego trafi, wow. Ale no niestety, tutaj mi się jeden sweter podobał, taki w bardzo fajnej kolorystyce, jak chodzi o mój gust. No ale wiecie co, tak nie był taki super jak chodzi o krój. Nie o to mi do końca chodziło. Nie chodziło mi o taki niezapinany kardigan, taki bardzo nieformalny, ale naprawdę fajny miał kolor. Także gdybym szukała czegoś takiego, no to może bym się nawet na to zdecydowała. No i oczywiście idę za chwilkę sobie tam, zobaczycie, do działu z odzieżą luksusową bardziej. Tak sobie pooglądać, bo tam są takie naprawdę droższe marki, które już trzeba dać nawet tak około 1000 zł. Reserved to już było innego dnia, kolejnego dnia, bo byłam dwa dni z rzędu, po prostu nie byłam w stanie wytrzymać tak długo. No i widzicie, tutaj mierzę taką błękitną kurtkę też właśnie w stylu szanelkowym. Kurtkę drugą, która mi się niezbyt podobała i sukienkę, nie mierzyłam jej na sobie. Po prostu ją tak przemierzałam, bo spodobał mi się kolor. Słuchajcie, byłam, pooglądałam. Dwie rzeczy w Zarze mi się podobały, wbrew pozorom. Massimo Dutti aż tak mnie rzeczy nie zachwyciły. Żakiet ten nie za tani z Zary mi się bardzo podoba. Zastanawiam się nad nim mimo ceny, bo byłoby to coś na pewno na długo. Coś jednocześnie i klasycznego, i awangardowego, o to mi chodziło. Nie taki typowo klasyczny, jak ostatnio kupiłam taki obcisły żakiet, tylko właśnie coś w rodzaju takiej kurtki, bluzy. A jednak z takim eleganckim trochę twistem. No i idę teraz do lupa. Cześć kochani, jestem pod ciuchami na długiej.
No i idziemy zobaczyć i zobaczymy, czy przebiją sieciówę, czy przebiją Zarę i te inne rzeczy. Galerii Bonarka. Jesteśmy w ciuchach. Bardzo, bardzo fajna spódniczka. Już pokazuję od razu, jak mierzę. Nie wzięłam jej, wiecie co, bo akurat nie byłam na kupnie spódniczki, ale tą wzięłam i ta spódniczka była pokazywana w stylizacjach. Tutaj marynarka, którą też już widzieliście, więc już się nie będę o niej rozpowiadać. Śliczny żakiecik, ale finalnie niestety też go nie wzięłam z tego fajnego materiału. I tutaj bolerko, które jest w sklepie z takim ładnym, dzierganym tyłem. Przepiękny, wełniany żakiet z aksamitem, który zobaczycie za chwilę. Mierzymy, będę pokazywać szczegóły. Przepiękny również czarny kardigan w warkocze, też z bardzo dobrym składem, w dość dużym rozmiarze, który też zobaczycie za chwilę. No i tutaj sweterek, który planowałam kupić dla siebie i kupiłam, jest też świetnym składem. No i oczywiście cena w ogóle nie jest porównywalna z wyprzedażami w Zarze. Tego sweterka nie wzięłam, chociaż naprawdę powiem Wam, że no, teraz jak na niego patrzę, to żałuję, bo nawet do tych rajstop kolorowych te kolorki na swetrze pasowały i miał też świetny skład. Był w dosyć dużym stopniu naturalny. I tu jestem już w innym lumpeksie, to jest Wieliczka, ale nadal jakby byłam w poszukiwaniu tego kolejnego dnia, jeszcze tych chanelkowych rzeczy, po pierwsze do stylizacji Chanel, po drugie do sukienki. Bardzo mi się spodobała ta krótka kurteczka, ma super kolory, ma fajny skład i też kupiłam ją i zobaczycie ją i nie ma tandetnych guzików, mimo że te guziki są złote, ale naprawdę są spoko wykonane. I tutaj narzutka, która też ma dobry skład. W ogóle zdziwiłam się, że trafiłam na dwie rzeczy w jednym lumpeksie, takie, które w zasadzie miałam nadzieję znaleźć właśnie na wyprzedażach, a tymczasem pa, pa! Kochani, dzisiaj mam relaks, jest święto, sobota i staram się trochę wyluzować po całym tygodniu, więc popijam sobie kawkę. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Oczywiście w trakcie dużej ilości gadania tego nie będzie. Na zdrowie Wam też polecam wypić pyszną kawę. Kiedyś pytałam, czy chcielibyście może postawić mi kawę i ponawiam to pytanie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to zacznę wstawiać już jakieś tam możliwości wsparcia kanału w ten sposób. Oh, co za super kawcia. Tymczasem jesteśmy po relacjach i lecimy już do konkretnych rzeczy. Słuchajcie, najpierw Wam pokażę a propos tej relacji z sieciówki. Pokażę Wam jeden sweter. Znalazłam sweter, który jest w identycznym dosłownie stylu, że jest to cropped sweter z bawełny, bardzo fajnej, ten jest bardzo fajnej marki, tamten był zarowy, co nie znaczy, że coś złego, bo akurat miał spoko też skład. Tu jest akurat 100% bawełna, rozmiar M, szerokość 59, no i tam po przecenie cena, słuchajcie, była tego swetra 100 zł, no to powiedzmy sobie szczerze, tutaj u mnie jest wyceniony on na 85 zł, jest to dość zbliżona cena. Ten sweter w dodatku jest lepszej marki i szczerze Wam powiem, że ma bardziej przyjemny materiał w dotyku, o wiele bardziej i bardzo, bardzo ładne sploty, więc po prostu tutaj w przypadku tego swetra zdecydowanie wygrywa lumpex. Bo wiecie, w lumpexie oczywiście, że kupiłam go trochę taniej niż jest u mnie w sklepie wyceniony, to jest inaczej się nie da, prawda? Pokażę Wam teraz inne rzeczy, najpierw z tego lumpexu ciuchy na długiej, bo stamtąd była głównie relacja, a nie będę miała już okazji Wam pokazać tych rzeczy. Więc zanim przejdziemy do Chanel, to lecimy z tym wszystkim. Słuchajcie, tutaj mam od Country Casuals spódnicę w rozmiarze 14, to jest L-ka. Przesuper spódnice, w idealnym stanie. Patrzcie, jaki piękny jest ten aksamit. Prześlicznie wykończona spódnica vintage, klasyczna. Jeszcze zobaczcie tutaj takie, naprawdę taki styl oldmany. Przepiękne guziki, naprawdę jakościowe. Nie są to jakieś takie właśnie tanie guziki, typu jak czasem w tych tanich, zarowych rzeczach, zaznaczam tanich, które mają takie plastikowe, chińskie guziki, które naprawdę krzyczą aż, że jest to tandetne, a natomiast tutaj jest przepiękne. To słuchajcie, skład spódnicy, 72% bawełna, 73% bawełna, 27% modal, podszewka jest poliestrowa, można sobie oczywiście wymienić lub nosić jedwabną pod spód jeszcze, taką haleczkę. Ja tak robię często, jak mam jakieś sztuczne podszewki, że właśnie mam jedwabne halki i sobie te halki wkładam pod spód. Piękna, przepiękna spódnica z
naturalnego materiału, no powiedzcie sami, dla eleganckiej damy. Coś przepięknego, bardzo Was zachęcam, bo jak poleci na Vinted, to bardzo szybko takie rzeczy się sprzedają. Kolejna rzecz będzie też pokazana w takich już a la Chanel stylizacjach, z żakiecikiem później, więc już teraz nie pokazuję, była w przymierzalni. Jest to sweter, który sobie kupiłam. Bardzo lubię takie sweterki. To jest świetny skład, marka Bloom. Kosztował około 25 zł. 36 rozmiar jest to, słuchajcie, 58% baby mohair, taki super kid mohair, 6% wełny. Reszta około 30% poliestru, ale naprawdę jest bardzo, bardzo milutki, bardzo ciepły dzięki temu moherowi. No i ja bardzo lubię tego typu sweterki. Naprawdę są super, są do ciała, do wszystkiego pasują. Zwłaszcza właśnie do spódniczek, tak jak tutaj zobaczycie w tej stylówce z tym sweterkiem. Kolejna rzecz to cudowna marynarka. Słuchajcie, taki żakiet marynarka. Już Wam powiem, jaki to będzie rozmiar. 80% wełny posiada, jest to włoska rzecz i jest to taki śliczny żakiet w kolorze fioletowo, takim oberżynowym. Rozmiar około L to będzie, na mnie jest ta rzecz za duża, ML to będzie. Naprawdę patrzcie, jaki piękny, to może służyć jako sweter, może służyć jako też kurtkę taką już na przykład w jesieni lub na wiosnę, prawda? Bo to jest bardzo grubiutkie, to jest ta parzona wełna i to się świetnie, świetnie nosi, słuchajcie. Wiecie co, szukałam tego tweedu, ale w tym sklepie akurat znalazłam fajne rzeczy, ale nie z tweedu. No i w związku z tym będziemy lecieć dalej i pokażę Wam, co w innych lumpeksach udało mi się właśnie znaleźć w stylu Chanel. Będą te rzeczy teraz pokazywane już w stylizacjach Chanel. Jeszcze jedna rzecz. Piękny kardigan. Piękny, przepiękna wełna i jest jak nowy, patrzcie. Z takimi warkoczami wplatanymi. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. All Science. Super firma All Science. I to jest L-ka, zdecydowanie L-ka lub nawet może być XL-ka, bo to jest niezapinana rzecz, więc tutaj nie ma tak bardzo ograniczeń, tym bardziej, że to naprawdę jest spore. Myślę, że może spokojnie być to na XL-kę. Mamy tutaj, słuchajcie, alpaki aż 59%, reszta to jest akryl, więc no sweter w takim stopniu z alpaki to naprawdę jest, oprócz 100% alpaki, jedna z lepszych opcji, jakie można dostać, prawda? Jest wszystko napisane, naprawdę przepięknie to jest wykonane i uwierzcie mi, ten sweter jest w lepszym stanie niż nie jeden sweter, który oglądałam na wyprzedażach. Jest po prostu perfekcyjny, no i wiecie, to jest alpaka, jest to czarny sweter, zobaczcie tam w stylówce chanelkowej oczywiście. Przymierzyłam po prostu na wierzch ten sweter, ale jest przepiękny, po prostu słuchajcie, no z kieszeniami oczywiście. Bardzo, bardzo miękki i ciepły. No jak to alpaka. Alpaka nie będzie gryzła. No chyba, że ktoś ma w ogóle uczulenie na jakąkolwiek wełnę, no to wtedy może gryźć, słuchajcie. Także jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. No oczywiście pod tym względem tutaj wygrywa lumpek. Cenowo też, wiecie, no bo jednak te rzeczy nie kosztowały mnie po 100 czy po 200 zł za sztukę, tak jak niektóre z dobrymi składami rzeczy na wyprzedaży w Zarze na przykład. Powiem Wam tylko jedno, że ta jedna rzecz, ten blazer taki w stylu tej sukienki, który mierzyłam w jednym miejscu, taki asymetryczny, fajnie uszyty, to była rzecz, którą bym naprawdę kupiła w Zarze. Gdyby nie to, że on po przecenie kosztował 300 zł, to już byłby ze mną. No niestety nie jestem teraz gotowa na takie wydatki finansowo. No wiecie, ja rozbudowuję firmę, nie mogę wydawać na jakąś rzecz, tak na zachciankę, po prostu tak sobie 300 zł, tylko dlatego, że jest super. Gdyby była jeszcze przecena i udało mi się to kupić jeszcze taniej na końcu wyprzedaży, to być może zastanowię się na tym, ale nie sądzę, żeby to się uchowało. Naprawdę, naprawdę świetna to była rzecz i no trochę się zakochałam w tym, ale znalazłam też super rzeczy w lumpeksach i zaraz to zobaczycie. I będę Wam pokazywać też teraz stylówki Chanel. Pokażę Wam tutaj przebitki z kolekcji, bo jak już kiedyś mówiłam, ja nie robię odtwarzania stylizacji, bo jest to nudne. Wiecie co, nudzi mnie odtwarzanie stylizacji, bo każdy głupi umie coś odtworzyć, prawda? Kupić coś podobnego i zrobić to samo. Uważam, że ciekawiej jest inspirować się po prostu kolekcjami. I ja tutaj będę miała urywki pomieszane z haute couture i z
Ready to Wear Collection, czyli z obydwu tych rodzajów kolekcji od Chanel na zimę 2023-2024, na sezon jesienno-zimowy. Zobaczcie, jak piękne były to stylizacje. Nie będę już się rozwodzić nad tym, która jest od couture, która nie, ale naprawdę przepiękne. Na początek pokażę Wam takie stylówki z długimi sukienkami. Jedna była tam sukienka taka typowa w kolorach Chanel, biało-czarna i jest ona taka długa maxi w kwiat. Wiecie co, pokażę Wam stylówkę z inną sukienką, moją sukienką, która jest w podobnym stylu, natomiast w innych kolorach. Jest czarno-brązowa, to jest ta sukienka od Peruvian Connection z bawełny ekologicznej. Piękna sukienka, naprawdę ma zachwycający i krój i naprawdę to jest bardzo wysoka jakość. Wiedziałabym, że to jakoś mogłaby konkurować z jakością Chanel. Wydaje mi się, że tutaj i robota, i materiał dorównują tym super materiałom. Oczywiście cena to absolutnie byłaby całkowicie inna. Natomiast właśnie zmierzyłam tutaj Wam ją w stylu Chanel. Dużo było, zobaczcie, tam na podglądzie takich stylówek z tymi typowymi dla Chanel łańcuchami. Pasek z łańcuchami. Sukienka plus pasek z łańcuchami. Ja mam takie paski, dwa, czarny i brązowy od Donny Karan. Czarny jest H&M-u akurat, H&M. No i tutaj Wam zestawiłam tą właśnie sukienkę Peruvian Connection z tym. I wiecie co? Dodatkowo chcę Wam pokazać, co udało mi się kupić w Lumpeksie. Też jest to tweed, rodzaj tweedu. I do tej sukienki, którą tam widzicie w podglądzie, teraz przełączymy się, tutaj pokażę Wam piękny żakiet od Calico. I on jest w kolorze takim bardzo, bardzo ciemnobrązowym. To jest taka prawie czarna czekolada. Przepiękny żakiet, słuchajcie, i teraz będzie w trendach, bo taki właśnie strukturalny, z mocnymi ramionami żakiet, ale wcięty w talii, to będzie hit następnych sezonów. To możecie być tego pewni, bo już wszędzie to jest. Rozmiar 12 ma ten żakiet, to jest taka MKL-ka. No i patrzcie, to jest nowiutki z wszystkimi metkami. Tutaj mamy saszetkę z guzikami, nawet jest cena, 139 euro, słuchajcie, była cena nowego tego żakietu. No nie wiem, może ktoś dostał, kupił właśnie i nie nosił. W każdym razie piękny żakiet, właśnie taki jak Chanel lubi, z taką wypukłą fakturą tego materiału. Na mnie jest za duży, to oczywiście nie oddam mu sprawiedliwości, ale zobaczcie, jak pięknie to, jaka to jest jakość, jak to się układa, jak to pięknie wygląda. Włożyłam właśnie ten żakiet do tej sukienki długiej maxi, no jest cudny. Słuchajcie, ten żakiet leci do sklepu, jestem mega dumna, że mi się udało go kupić. Oczywiście ja nie mówię, nie porównuję tutaj do Chanel, czy do Diora, czy do firm, które już rzeczy kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych nieraz. Porównuję po prostu do firm, które mają dobrą jakość i już takie troszeczkę wyższe ceny. Troszkę wyższa półka to jest i są to rzeczy bardzo jakościowe. Słuchajcie, druga rzecz, też nawiązując do tych stylówek z maxi sukienkami. I tutaj mamy tą sukienkę projektancką od Teresy Wojnickiej z Atelier z Bydgoszczy. Ona jest na mnie za duża, więc ja musiałam tu i podwinąć rękawy, ją mocno spiąć pasem. Ale ta sukienka ma taką właśnie fakturę trochę jak tweed, prawda? No i też połączenie kolorów, powiedziałabym, że jest dosyć takie tweedowe. Więc ona mi się też bardzo skojarzyła, jest bardzo, bardzo ładna. Słuchajcie, tylko naprawdę to jest sukienka na wysoki wzrost, ja sobie po niej depczę. Więc albo bardzo wysoki obcas, albo trzeba mieć 1,70 m i wzwyż. Natomiast jest to ML, to nie jest S-ka, więc na S-kę będzie za duże, na pewno. Przepiękna sukienka, to już widzieliście, ale dzisiaj Wam chciałam pokazać ją właśnie znowu z pasem eleganckim i stylizacji takiej typu Chanel. I zrobiłam tutaj taką stylizację w stylu od couture. A mianowicie do tego założyłam pelerynę, którą mam, taką vintage pelerynę z pięknym takim wiązaniem czarno-złotym. I ona jest z takiej wełny, która udaje karakuły. I ta pelerynę jest właśnie taka maxi i ona jest w takim stylu od couture, taka naprawdę no mega elegancka na jakieś wielkie wyjście. Uważam, że ta sukienka i ta peleryna tworzą naprawdę projektancki duet. Nie, piszcie co sądzicie, ale ja uważam, że wow, że wyszło to fajnie. Bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa Waszych opinii, oczywiście. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana tym filmem, powiem Wam szczerze, bo długo się przygotowywałam, bo już, wiecie co, nudzą mi się już takie stylówki na odwalsie, nie chce mi się robić czegoś takiego, że a, mam jakieś ciuchy i teraz byle co do byle czego będę wkładać i pokazywać. I chciałam zrobić coś takiego naprawdę fajnego, żeby się naprawdę tak mocno zainspirować projektantami.
i jakimś stylem i stworzyć coś ciekawego w tym stylu. No i właśnie w tym roku to jest Chanel, bo naprawdę jak zwykle kocham Diora i dalej oczywiście kocham Diora, to w tym roku Chanel kolekcje mnie zachwyciły i mam takiego trochę bzika na punkcie w stylu Chanel teraz. Taki etap. Słuchajcie, kolejne rzeczy pokażę Wam. Tutaj kupiłam sweterek, śliczny sweterek, ręcznie robiony z alpaczki. To jest taki sweterek do ciała, rodzaj do ciała. Patrzcie, jaki piękny pudrowy kolor i ten... To jest teraz bardzo, bardzo w ogóle modne, te samodziałowe wzory, oryginalność, niepowtarzalność. Także uwielbiam te sweterki, na pewno go nie odsprzedam, bo kocham ten kolor, taki pudrowy róż. Jest bardzo subtelny, jest fajny ten kolor, po prostu taki uniwersalny i ten sweterek jest taki bardzo, bardzo obcisły do ciała. I do tego tą moją spódniczkę tweedową, którą kupiłam niedawno na Vinted. Już była to troszeczkę przymiarka do tego Chanel, ale ta spódniczka była już wcześniej pokazywana. Patrzcie, to jest taki tweed różowo-turkusowy i z daleka robi wrażenie szarego. Ja tutaj zestawiłam sobie to jeszcze dodatkowo z kabaretkami jasnymi i... Takie buciki, kupiłam je, przyznaję, kupiłam je na Vinted, bo wiecie co, nie mam żadnych cielistych butów na zimę, to są takie jasny róż, to jest taki właśnie róż jak ten sweter, te buty mnie bardzo rozbawiły, one nie były drogie, więc stwierdziłam, że może do stylówek właśnie, albo czasem do jakiegoś wielkiego wyjścia włożę coś takiego, to są buty od Liu Zhou. No i niestety jest to dowód na to, że te marki takie modowe nie tyle idą na jakość, bo to naprawdę są buty od Liu Zhou, to nie jest jakaś podróba. Są ładnie wykończone, natomiast no to nie jest skóra i zobaczcie, tutaj już ktoś nosił, ocierał kostkę o kostkę i już ten, to sztuczne, ta sztuczna powłoka się zaczęła wycierać. Tutaj macie emblemacik Liu Zhou, one są pokryte takimi cyrkoniami całe. Są w fajnym stanie, nie powiem, są w dobrym stanie. Może były ze dwa razy noszone, no i widzicie, jak po dwóch razach już tak się dzieje, no to o czymś świadczy, nie? No te buty Liu Zhou, te rzeczy Liu Zhou nie są tanie. No i nawet tam nie szłam na wyprzedaż, bo wiem, jakie ceny są i... No i nie są to rzeczy warte, to jest podobnie jak z Guessem. Modne to jest, ale rzadko to ma dobrą jakość, na tyle dobrą, żeby warto było te pieniądze zapłacić. Lepiej kupić z drugiej ręki coś naprawdę dobrej, renomowanej firmy z dobrego materiału. O, do tego Was namawiam, ale kupiłam coś takiego, żeby dopasować to do stylówek Chanel, bo są tu i pikowania, i te sztuczne jety, które, wiecie, Chanel jest słynna z tego, że akceptowała sztuczną biżuterię. Od razu Wam powiem, że się zorientowałam za późno niestety, że nie mam pereł. Wszystkie mi pękły, były to vintage perły i no, te sznurki już były stare i miałam kiedyś je w teatrze niedawno i próbowałam włożyć i po prostu szczeliły. I jestem bardzo niepocieszona, bo liczyłam na to, że te stylówki zrobię z perłami, no jak to przystało na Chanel i ani jednych pereł nie mam. To jest wielki błąd i muszę ponaprawiać i kupić być może jakieś nowe, fajne perełki, żeby jednak mieć przynajmniej jedne takie dobre. Dobra, ale lecimy dalej, nie narzekam już. To była stylowa taka pastelowo-pudrowa od Chanel. To teraz lecimy do żakietu, który niedawno też pokazywałam. I ten żakiet pierwotnie kupiłam do tej sukienki, ale już Wam też mówiłam, że on niestety jest tutaj wąski. To jest taki żakiet raczej do ciała, taliowany, a ta sukienka ma tutaj takie pogrubienia i on nie wygląda najlepiej do tej sukienki, po prostu mi się tutaj ramiona wypychają w tym żakiecie, ale kupiłam jakiś czas temu, też jeszcze chyba nie pokazywałam, sukienkę od Lidii Kality z wełną, duży procent wełny ma w sobie, rozmiar 36, przepięknym kolorze, wiecie co, nie pamiętam, czy ją pokazywałam. Jak pokazywałam, to napiszcie. W każdym razie, prześliczna sukienka, niestety tutaj puściła nitka, ale to nic, to się zszyje. Bardzo, bardzo ładna sukienka, taka raczej wizytowa. Właśnie do tych butów różowych również, z tymi diamencikami powiedzmy. Ale postanowiłam tutaj pójść w styl Chanel, czyli właśnie pasek z łańcuchami, trochę tak rockowo, żeby to dopełnić. Nie tak cukierkowo, słodziutko. No i ten żakiet ma też ciemne elementy w sobie, bo on ma i kolory, i taki właśnie taką ciemniejszą nitkę czarną, też wplecioną. No i stwierdziłam, że to będzie, że ten czarny pasek tutaj z tymi ciemniejszymi elementami. No i oczywiście torebka w stylu Chanel. Absolutnie nie mam torebki Chanel. Jeszcze nie zwariowałam, żeby taką kupić. Chyba, żebym kiedyś dostała albo zobaczymy.
patrzcie. Z ciemnym paskiem, więc też pasuje, taki metalowy łańcuch. I tutaj mamy torebeczkę z wełny, taką trochę większą, widzicie? Pikowaną, z wełny, bardzo fajna torebka. I pokazuję Wam tu taką trochę elegancką stylówę, ale w przepięknym i bardzo twarzowym dla mnie kolorze. Więc to jest zestaw, z którego jestem bardzo zadowolona. W tym żakiecie będę wymieniać na pewno guziki, bo te guziki są zbyt zwyczajne do stylu Chanel. Nie są złe, ale są takie pospolite po prostu trochę. Chciałabym tam dać jakieś takie robiące wrażenie guziki, może jakieś biżuteryjne. Zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze pokażę Wam od razu torebki, które będę tu mierzyć do stylizacji. Taka torebka też pikowana, z aksamitu, i teraz bardzo dużym trendem są torebki w kontrastowych kolorach do stroju. No i tutaj właśnie tą torebkę będę wykorzystywać. Prócz tego torebka taka też w stylu Chanel od Picarda, i będę ją wykorzystywać też jako pasek w stylizacjach. Być może już była, ale nie będę się chwalić, bo nie pamiętam dobrze. Będzie chyba dopiero. Taka torebeczka bardzo fajna, można właśnie ją nosić i na ramię, i przez ramię, i wokół pasa, wokół mojego pasa dwukrotnie się owija, więc okej. No i jeszcze tutaj wystąpiła torebka w jednej stylizacji, taka właśnie ta opalizująca, piękna, taka designerska vintage. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Lufeksie oczywiście w stylu Chanel, no bo widzicie, nie udało mi się kupić niczego w sieciówce na wyprzedaży, głównie ze względu na ceny, że jednak te rzeczy, które mi się podobały, były około 200 zł i powyżej. A resztę rzeczy mnie nie interesuje, bo lepsze znajduję w lumpeksach. Sukienka Chanelka, właśnie taka tweedowa, w tą kratkę taką typową dla tweedu. Bardzo, bardzo fajna. Słuchajcie, to jest marka Vertigo Paris. Super firma. I posiada ona 58 albo 6, bo jest trochę wytarta metka bawełny. Prócz tego jest w niej też nylon. Ale ponad połowa składu jest to bawełna, więc super. I naprawdę ładny krój, taki na lata 60. jest tej sukienki. Ta sukieneczka jest nie w moich kolorach, więc na pewno będzie szła do sklepu, więc jeśli komuś się podoba, to możecie pisać. Piękna, przepiękna szmizjerka, sukienka taka chanelkowa właśnie. I ja ją zestawiłam z kremowym golfikiem, pół golfikiem bardziej. Oczywiście jakiś poszedł biżuteryjny pasek, nawet chyba dwa różne. Rajstopy cieliste, kabaretkowe, i do tego akurat włożyłam buciki vintage skórzane w kolorze kremowym, ale trapery, moim zdaniem akurat tu kremowe trapery te moje by dobre były, tylko akurat są, ostatnio je czyściłam i prałam, więc niestety nie wyschły, więc nie użyłam ich tym razem, ale świetnie by wyglądały do tego trapery kremowe. Pięknie by wyglądały, na pewno. No i tutaj właśnie z tą torebką owiniętą wokół pasa, albo z jakimś takim biżuteryjnym paskiem. Trochę w stylu 2K, takie wiecie, lata 2000, koniec lat 90. Taki styl. Nie do końca mój styl, ale ta sukienka jest świetna. Naprawdę można to super zestawić, dać nowocześniejsze buty, jakąś marynarę oversize, nawet taką długą, jak długa jest sukienka, i będzie naprawdę modny, super modny zestaw. A teraz kolejna sukienka, którą kupiłam niedawno całkiem, chyba dwa dni temu nawet, od Axara Paris, Fabric in France, słuchajcie, francuska robota, rozmiar 36, i ta sukienka chyba zostanie ze mną. Ma fajny kolor, bo jest szaro-czarna, nie cała czarna, to już jest dla mnie też plus, chociaż ta jest jedną z moich ulubionych teraz, ale to jest już typowo taka wieczorowa sukienka. Już Wam powiem składzik, 10% bawełny i 26% wełny, reszta to są akryl i poliester, również w składzie, no, ale i tak, no jak na sukienkę taką tweedową, nie w 100% wełnianą, to i tak skład jest spoko, ma fajny krój, bo ma kieszenie, jest taka lekko rozszerzana u dołu, a nie bardzo, nie robi takiej bufy, wiecie. Fajny rękaw, bo już nie trzeba mieć też swetra koniecznie czy żakietu. No i tutaj też Wam pokazuję tą sukieneczkę właśnie z pasem, jak tam w niektórych tych stylówach Chanel. I, no i tutaj z bodkami po prostu takimi pasującymi do stylu. Tym razem były to chyba bodki szare. Czarna torebka, już Wam pokazuję tą torebkę też, bo ja tam jakimś osobom pisałam, że się sprzedała, niestety nie doszło do tej transakcji finalnie. No czasem tak bywa, wiecie, mimo najlepszych chęci
To jest ta skórzana torebka, taka pikowana, świetna, w super stanie, więc jak ktoś ją chce, to jest znów dostępna, tylko szybko piszcie, bo zazwyczaj to jest tak, że potem nagle pisze znowu kilka osób. Świetna, świetna torebeczka, przez ramię regulowana i z takim chwostkiem tutaj w stylu Chanel. No i tutaj właśnie do tej stylówki będzie pokazana. Tak, no i tak, idziemy, słuchajcie, dalej, bo jeszcze została spódnica, która jest na mnie za duża, ale kupiłam ją dla Was, bo ma fajny skład i jest też z tweedu w stylu Chanel, bardzo dobrej firmy, zobaczcie, to jest Vera Stockholm, taka M-ka. Tak, na mnie jest zdecydowanie za duża w pasie, ale świetnie, patrzcie, jak świetnie wykonana. Piękny materiał, ma takie zameczki z przodu, tutaj ma taki rips, który jest bardzo elegancki, ładnie leży, jak ktoś lubi tego typu takie wąskie miniówki, ja nie jestem fanką akurat tego stylu, ja w ogóle nie lubię wąskich spódnic, bo po prostu ja jestem za szybka, mi się źle chodzi w takich rzeczach, 87% wełny, słuchajcie, więc naprawdę super, tylko 13% stanowią włókna sztuczne, poliamid i poliester, więc ekstra rzecz, naprawdę jak nówka spódnica. No i też, zobaczcie, tutaj włożyłam akurat bluzkę kontrastową w takim jasno-różowo-liliowym kolorze, jedwabną, żeby było też tak z wyższej półki już. No i do tego, słuchajcie, mierzę, no mierzę tu różne rzeczy, mierzę między innymi sweter do tej spódniczki, mierzę kurtkę, lecimy, słuchajcie, w zasadzie pomału koniec, ja się tam mega inspirowałam tymi wszystkimi typowo szanelkowymi, takimi fioletowo-różowymi stylizacjami, tymi takimi... Też bardzo podobały mi się stylizacje ze spodniami, ale wiecie co, nie znalazłam... Ja mało mam takich spodni, w ogóle nie noszę dużo spodni, no i akurat takich w tym stylu nie mam, więc uważam, że można po prostu to pominąć. Robię takie stylizacje, które najbardziej mi odpowiadają teraz. Także wybaczcie, jeśli kochacie spodnie, ale... Te żakiety, praktycznie wszystkie i torebki i akcesoria można połączyć z świetnymi portkami. Teraz Chanel ma dużo tych takich luźnych, tweedowych spodni. Zobaczcie tam na podglądzie. Też możecie się tym zainspirować, po prostu podobierać fajne dodatki i biżuterię w stylu Chanel. Albo sobie sprawić w lumpeksie na przykład świetny żakiecik z tweedu. No, albo u mnie. Słuchajcie, ostatnia rzecz to właściwie jest clue tego programu, czyli polowałam na żakiet do tej sukienki. Przekrzywiła mi się broszka. W zasadzie nie musiałby to być żakiet, myślałam też, czy to będzie kurtka może, czy żakiet. No i powiem Wam, że do tej sukienki niewiele rzeczy pasuje. Super pasowała ta narzutka, o której już Wam mówiłam, za 300 zł, ale no niestety. Niestety, tutaj cena była zaporowa, więc pokażę Wam teraz kurtkę, która gdzieś już tam się przewinęła, która na taki bardziej nieformalny styl stylizuje tą sukienkę, tylko moim zdaniem tutaj trzeba zdjąć tą broszkę, bo to jest przesada już, broszka, chociaż może i byłoby przekornie. Można by tutaj jakiś srebrny łańcuch zamiast tego dać, albo perły z kolorem srebrnym łańcuszka, takie na łańcuszku perły. No i mam na przykład taką kurteczkę, tylko że tutaj znowu by trapery fajnie wyglądały. Może jeszcze dam Wam przebitkę w tym i w traperkach właśnie czarnych, które by tutaj troszkę odciążyły, jakby wyrównałyby proporcje, bo wiecie, ja ten żakiet, ta kurtka jest trochę krótkawa, sukienka jest krótka i wszystko u góry jest krótkie, to nie jest dobry chyba zbytnio połączenie, więc traperki trochę dociążą w dół tą stylówę, bo takie buciki jak mam na sobie tutaj robią jeszcze dłuższe nogi. Tak, wydaje mi się, że może to być trochę zakłócone. Ale pokazuję Wam po prostu tą kurteczkę, że jest super i ma świetny kolor też. Myślę, że ona by też super wyglądała po prostu do spodni, do jeansów albo do, no, do jakichś takich stylizacji, na przykład z jakąś spódniczką granatową. I ma srebrne tym razem guziki, co jest rzadziej w tych rzeczach chanelkowych, więc to mi się nawet do tego podoba. Aha, i nie powiedziałam Wam o tym, o tej kurteczce. To jest L-ka, więc trochę jest taka dużawa, ale wiecie co? Nie zauważyłam, żeby ona jakaś była wielka. To nie jest dopasowywany żakiet, więc może być. Sabrina Diamanti Milano, czyli coś z Mediolanu. Natomiast skład jest 78% aż bawełny.
70 kilka procent bawełny, bo tam znowu te metki są takie w tych vintage rzeczach takie lekko powycierane. No i naprawdę fajny skład i fajna kurteczka. Ja tutaj gdzieś zaszywałam tą kurtkę pod pachą, bo ona była też przeceniona ze względu na to, że była rozpruta na szwie. Ja sobie ją po prostu zszyłam. I jest okej, okay. Nic tu się z nią nie dzieje oprócz tego. No i ta rzecz, wydaje mi się, a też jest to całkiem fajna marka, bo to jest Marina Rinaldi, znowu włoska narzutka, też z niezłym składem i jest różowa. Dosyć się cieszę, bo wiecie co, czarne z czarnym to jest chyba trochę dla mnie za dużo czerni. W związku z tym pokażę Wam zaraz, jak wygląda właśnie z różowym ta sukienka. Tu jest tak, słuchajcie, 41% bawełny, 20% wiskozy i jeszcze inne włókna. Oczywiście prócz tego jest jeszcze poliester. No ale mimo wszystko, na pewno tu są włókna metaliczne, bo jest to też błyszczące. W każdym razie jest tutaj ponad 60% jakichś naturalnych włókien. I fajny styl ma ta narzutka, jest taka trochę bardziej właśnie nieformalna, co mi się podoba. Akurat do tego ta broszka by fajnie wyglądała, więc włożę ją. Właśnie coś takiego miałam na myśli. Oprócz tamtej super czarnej narzutki, to jest chyba taka rzecz, która najchętniej bym nosiła na taką sukienkę, bo wiecie co, mogłoby to nawet być trochę dłuższe jeszcze, ale ma bardzo ładny zestaw kolorów. To jest róż, fiolet i złoto, trochę czerni, takiej szarawej. Można to też spiąć broszką na przykład w tym miejscu, i byłoby też całkiem ciekawie, moim zdaniem. Można się pobawić torebkami, na przykład ta torebka, moim zdaniem, mimo że ma bardzo dużo ozdób, bardzo fajnie uzupełnia tą stylizację. W tym bym mogła iść spokojnie na jakąś kawę, nawet na randkę i byłoby super. No i dajcie znać koniecznie, jak się Wam podoba ta stylowa i jak się Wam podoba ta narzutka. Zbliżę się Wam, żebyście zobaczyli kolory. Naprawdę fajny materiał. Ja bardzo lubię te kolory, więc mi się podoba. No i tak, słuchajcie, taka styluwa tym razem. No jestem zadowolona z tych zakupów na Chanel. Kilka rzeczy sobie zostawię, kilka będzie do sklepu, więc możecie pytać, jakby co. Optymistycznym akcentem, że zakupy były świetne i że się świetnie bawiłam z tymi stylówkami. Zakończę już ten temat stylizacji Chanel, natomiast jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia, mianowicie wyciągnięcie osoby, która wygra rozdanie, czyli otrzyma ode mnie bon, taki kredyt 100 zł na zakupy. Wygląda to mizernie, ale wiecie co, jest tu bardzo dużo tych kartek, to się tylko tak wydaje, bo jest ogromny słoik. Pisałam to i pisałam, aż mnie ręka rozbolała. Dużo osób się dosyć zgłosiło. Słuchajcie, od razu przeproszę te osoby, które napisały już od soboty rano, bo ja to, dzisiaj jest sobota i ja to po prostu już musiałam zrobić, bo nie mam kiedy inaczej nagrać i złożyć i jeszcze edytować tego filmu i tak dalej, więc tak jak mówiłam, no to będzie krótkie rozdanie. Kto napisał w sobotę, no to będzie musiał już niestety wziąć udział w kolejnym rozdaniu, bo nie będę mogła wziąć tej osoby już pod uwagę. Także losujemy, słuchajcie. Jeszcze pomieszam. No dobrze, jedna osoba. Zobaczymy, komu się tym razem poszczęściło. Spisałam to dokładnie tak, jak tam się to pokazuje w YouTubie z tych ników. O, słuchajcie. I pokażę od razu do kamery, tak to wygląda. Jest to Justyna Daria 1 bodajże. Tak, zgadza się. Tak. Małpa Justyna Daria 1. Taka osoba została wylosowana, także można się zgłaszać, jeżeli coś chcesz, kochana, ze sklepu, co Ci się spodoba. Można oglądać filmiki, można oglądać filmiki wstecz, może akurat coś tam będzie fajnego, albo z tego filmiku. Jeżeli coś przekroczy sumę 100 zł, no to po prostu można sobie dopłacić różnicę. Wysyłka darmowa oczywiście tym razem, no bo jest to, słuchajcie, rozdanie, więc jakby na to nie spojrzeć. Jeśli coś będzie do stówki, no to jest to prezent mimo wszystko.
Kochani, bardzo się cieszę, oczywiście zachęcam Was do kolejnych rozdań i do oglądania kolejnych filmów, bo już niedługo będzie haul lumpeksowy z wyprzedaży, też superowy, bardzo dużo fajnych rzeczy. Także zapraszam Was już na czwartek i będą niedługo filmiki modowe i ilustrowane lalkami Barbie. Także pozdrawiam, zapraszam i cześć kochani!